Od 4 miesięcy Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej funkcjonuje w nowej siedzibie na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec w Wygiełzowie. Witam Państwa serdecznie w naszym punkcie informacji turystycznej w Wygiełzowie, w skansenie, który został tu przeniesiony w czerwcu. Od czerwca działamy prężnie, mamy dużo turystów. Największym zainteresowaniem wśród turystów cieszą się przede wszystkim mapki i wszystkie informatory związane z turystyką rowerową i pieszą. Punkt w tej chwili znajduje się w skansenie, w Starym Domu. Jest to idealne miejsce, ponieważ jest to miejsce, do którego przybywają turyści. W przeciągu ostatnich miesięcy, czyli czerwca, lipca, sierpnia, mniej więcej miesięcznie mamy między 400 a 500 osób przychodzi do naszego punktu. Oczywiście są to osoby, które często uczestniczą w wydarzeniach, które się odbywają na terenie skansenu. Na terenie skansenu przed wejściem działa również kiosk multimedialny, w którym można zasięgnąć informacji na temat wydarzeń kulturalnych, również atrakcji turystycznych. Można tutaj sprawdzić sobie, co się dzieje na szlaku architektury drewnianej, jakie są obiekty, jakie kościoły, jakie koncerty. Przeniesienie punktu z Domu Ludowego przy ulicy Lipowieckiej w tym sołectwie miało połączyć dwa potencjały: skansen i punkt informacji turystycznej. Przeprowadzka zdała egzamin. Turyści odwiedzający skansen mogą jednocześnie skorzystać z usług punktu informacji. Zważywszy na to, że skansen odwiedza 70 tysięcy turystów rocznie, zainteresowanych punktem informacji turystycznej także nie brakuje.